opowiadasz o tych miejscach, w których byłeś, a czy są jeszcze jakieś takie miejsca nieodkryte, do których chciałbyś pojechać i zobaczyć, jakie filmy tam powstały? No na pewno to jest Grecja, na pewno to jest Chorwacja, na pewno to jest Nowa Zelandia. To są chociażby po odwiedzeniu Malty, gdzie jest zostawiona cała scenografia z Papaya, gdzie grał jeszcze już nieżyjący przecież Williams. Natomiast to są takie miejsca, które bym chciał odwiedzić filmowo i więcej na pewno bym chciał jeszcze prze, przemierzyć filmowej Ameryki. To są tak. jednak te, te. Ameryka to takie marzenie. Tak, chociaż też zrobiliśmy krótki, jeden, jeden odcinek Hollywood, tak? Zawierucha w Hollywood. To jeden mały odcinek, ale to było, jest tak, jest ale, ogromna. Tak, ale tam też było wzięte przecież La, La Land, czy, czy Forest Gump, z operatorem Foresta Gampa. w ogóle rozmawialiśmy. To było tak kapitalne, jak, jak zaczęliśmy biec po tej plaży we dwóch. Hmm, czy z producentami rządła? To, to, to byli niesamowici też goście. Są dalej. Też mamy, też mamy jakiś tam kontakt ze sobą. No więc tak, myślę, że tak, ale filmowo bym chciał jeszcze na pewno odwiedzić dużo miejsc w Polsce. I myślę sobie, że Polska, jeżeli chodzi o rynek filmowy i o miejsca filmowe, ma naprawdę ogromne zaplecze, które, które może być wykorzystane przez ekipy z całego świata.